Cześć, czołem, Dominika Nawrocka, kobieta i pieniądze. Hello, hello, moje drogie panie. Kolejny odcinek serii Budżet domowy Anno Domini 2020. Co zrobić, żeby w przyszłym roku budżet domowy w końcu hulał jak należy i już nie powodował smutków i takich stresujących grymasów na twarzy i po prostu stał się naszym partnerem w codziennym życiu, a nie problemem i obiektem po prostu strachów, stresów i wszystkich innych nieprzyjemności. Dobrze, dzisiaj skupimy się na bardzo istotnym elemencie dobrego i skutecznego funkcjonowania i efektywnego funkcjonowania budżetu domowego. Jest ze mną oczywiście mój portfelik. Mój portfel, który się tylko pozornie wydaje malutki, on jest bardzo duży i bardzo dużo się tutaj mieści pieniędzy. Wspaniale, prawda? No dobrze, no to weźmy tę gotówkę, którą tutaj mam. I teraz tak, akurat w moim portfelu było 50, 60, 70, 80 zł. No 50 ciężko podzielić, no dobrze. No i wyobraźmy sobie, że tyle przynosisz pieniędzy, tyle zarobiłeś pieniędzy, na przykład dzisiaj. I teraz, co zrobić z tymi pieniędzmi, żeby jak nimi zarządzić? Co zrobić, żeby wystarczało i na jedzenie? Co zrobić, żeby wystarczało na rachunki? Co zrobić, żeby wystarczało na ubrania, na transport, na przyjemności, na potrzebne rzeczy, na edukację, na wyjazdy, na naprawy? Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? I głowi się ta piękna blond głowa. Co tu zrobić? Co tu zrobić? No, co zrobić? Rozdzielić. Rozdzielić. Rozdzielić pieniądze na różne cele, na różne wydatki. Rozdzielanie pieniędzy, czyli Twoich zarobionych pieniędzy, jest naprawdę bardzo istotne. Jeżeli wszystko będziesz trzymać w jednym worze, będzie jeden wielki bałagan, nie będziesz pamiętać w ogóle o tym, że jeszcze masz to do zapłacenia i właściwie nie wiesz, ile masz na tym koncie, no bo jeszcze to, no to właściwie ile Ci zostaje do dyspozycji? No kto jest w stanie to przewidzieć, kto jest w stanie to przeliczyć w głowie, żeby na szybko wiedzieć, ile masz tak naprawdę do dyspozycji pieniędzy na rachunku bankowym, czy też w portfelu. Dlatego ja zachęcam do rozdzielania pieniędzy już na początku, czyli w momencie, kiedy pieniądze zarobisz, kiedy je dostajesz do ręki i zaczynasz układać na kubki. Te kubki w sumie dobrze znamy, prawda? Mama tak robiła, tata tak robił, babcia tak robiła. Właśnie, wróć do tego. Zacznij rozdzielać pieniądze na różne cele. Jak dokładnie to robić? Jak dokładnie rozdzielać? W jakich proporcjach? Jakie kwoty? No, zapraszam Cię bardzo serdecznie do naszej społeczności Kobiety i Pieniądze, bo my właśnie na ten temat dużo mówimy, dużo uczymy. Zapraszam Cię do tego, żebyś sięgnęła po moją książkę Kobieta i Pieniądze, czy też dołączyła do naszych klubów edukacji finansowej, klub Kobieta i Pieniądze, albo wzięła udział w bezpłatnym spotkaniu online na temat budżetu domowego, właśnie podczas właśnie którego opowiem Ci o tym, jak dokładnie rozdzielać te pieniądze. Ale co najważniejsze, to jest jeszcze to, bo my wiedzieć teoretycznie możemy, jak to robić, prawda? Tylko ja też jeszcze Ci podpowiem, jak to technicznie wdrożyć w swoim życiu, w swoim budżecie domowym, w swoich finansach i żebyś to zrobiła już teraz, przygotowała się do tego, by w przyszłym roku już to naprawdę wyszło na właściwe tory i faktycznie skutecznie i sprawnie działało. Także budżet domowy Anno Domini 2020. Bierzemy teraz na warsztat, szykujemy się do tego. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na moje spotkanie online. Zapisz się już teraz i do zobaczenia.